Czas na whisky. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku uciekamy do legendy bourbonów, do legendy amerykańskiej Elijah Craig Barrel Proof, czyli 69,7%. Elijah Craig, czyli brand Heaven Hills Distillery. I jeden z głównych ojców bourbona. Z tym, że jest to myśl propagowana głównie przez Heaven Hill Distillery. Elijah Craig w 1789 roku założył destylarnię w Kentucky i rzekomo jako jeden z pierwszych zaczął silnie opalać beczki, co powoduje dosyć intensywny czerwonawy kolor w whisky czy też w bourbonie. I rzekomo ta metoda produkcyjna jest wykorzystywana w bourbonie, przez to jest ojcem wszystkich bourbonów. Elijah Craig jest brandem, można powiedzieć, super premium. Tutaj dodatkowo w mocy beczki, bez filtrowania na zimno, lany bezpośrednio z beczki, także o dużej zmienności smaków pomiędzy beczkami. Czyli mamy pojedynczą beczkę, mamy moc beczki, czyli możemy się poczuć jak master destiller. Jak master destiller podchodzi sprawdzić profil smakowy danej whisky do beczki, to jest to właśnie taka siła. 69,7 na tej akurat beczce uzyskali. No i mamy legendarnego Elijah Craiga, któryż to nawet nie był specjalnym innowatorem, ponieważ zapalił się o magazyn z beczkami i nie stać go było na nowe beczki prawdopodobnie, więc wykorzystał te, które były osmalone i opalone. Okazało się, że jest super. No to super. Zobaczmy, co byśmy z tego namieszali. Nawet gęściej to wygląda. Masło orzechowe trochę. Na dzień dobry. Gęsto. Co? Cynamonu. Jakby tam ktoś całą łyżkę cynamonu wcisnął. Drażniąco. Jest to prawie 70%. Jest to generalnie w sile śliwowicy. Dużo politury. Na tej politurze jakieś chili. Ten bukiet jest po prostu miażdżący. To jest uderzenie w twarz. Jakaś maślana nuta, jakaś oczywiście dębowa nuta w tym wszystkim, ale no, alkohol jest gigantyczny, octujący, politurujący. Imbirowej nuty tu jest sporo. Świeżo ciętego zaraz przed twarzą imbiru, aż mi się oczy przymknęły. Seler naciowy. Jakieś takie wszystkie chili właśnie, imbir, seler. Nawet taki seler, sałatka z seleru. Sałatka z seleru z jabłkiem. Jaką trzeba mieć paletę, żeby być master destillerem u takiego Elijah Craiga? Po całym dniu próbek... Ja mam dosyć duże zdolności degustacyjne. Ale przy 10 takiej próbce prawdopodobnie straciłbym kubki smakowe. Krem karmelowy. Taki kanapkowy krem karmelowy, czysty. Pistacje. Słono, jak nie wiem. Nieomalże spirytusowy wyciąg karmelowy. Finisz to ma rozrywający w ogóle.
palący tu, wszędzie. Myślę, że na godzinę. Masło orzechowe, karmel. Sterylizacja ust. Jakby ktoś... Jak ktoś ma delikatne rany w ustach, to broń Boże nie zbliżać się do tego, ponieważ... Gdzieś można by się doszukać w tym wszystkim jakiejś melasy. Jest ten imbir. O, tak, o, to drażnienie tutaj teraz, tak. Jest jakaś pomarańcza, ale taka czarno już chyba zgniła troszeczkę. Znaczy gorzka, nie zgniła, gorzka. Czysta gorzkość pomarańczowa. Ojejku. To jest whisky dla prawdziwych mężczyzn. Na minus 30 stopni przy ognisku. Pogratulujmy sobie tej degustacji. Jesteśmy prawdziwymi samcami. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania. Zachęcam do lajkowania, propagowania naszego wspaniałego kanału. Jak wyjaśnił mi jeden z oglądaczy, czy też z widzów, to, że mówię w liczbie mnogiej sam do siebie, czy też do kamery, to nie jest oznaka szaleństwa. Ja po prostu uwzględniam wszystkich Państwa i traktuję jako jedną osobę. Do zobaczenia, aby nasza rozłąka nie trwała za długo. So I eat when I'm hungry and I drink when I'm dry. If the moon shines, don't kill me, I'll live.